kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Kochani, ogromne emocje. Za chwilę premiera naszej nowej piosenki, telewizyjna premiera Weselnego Pytona. A jeżeli chcecie, żeby ten teledysk pojawił się na kanale YouTube, no to czekamy, aż dobijecie 1 000 000 subskrypcji. Wciskajcie ten czerwony przycisk na dole. Brakuje naprawdę niewiele. Dorobiliśmy braciszka do miłości w Zakopanem, który czeka na to, żebyście go usłyszeli. Sławomir, żeby do kasi! Wezwij ochronę, Xavier. Dobra, dobra. Za niego zabiorę. Aleksandrowicz, znowu się spóźniłeś. O chwilkę, ja ci dziękuję za tą chwilkę. Cześć, to Sławomir, kochani. Szykujemy się na festiwal przebojów weselnych. Jak? Znowuż bałagan zrobiłeś. Co to ma być? Porządek zawsze. Paweł grał ostatnio w trudnych sprawach. Rejna, jedziemy. Jedną czy dwie brać? Nie. To ile wziąć? Dwie. Dwie. Dobra, to trzy wezmę. Starczy to. Wiśniecki na tym festiwalu ma być. Tak, u nas też tolerujemy LGBT. Ja bym chciał, żeby to się odbyło w spokoju, rągowo rządzi się swoimi prawami. Tak jest, każdy, kto jeździ z Hubertem, słuchajcie, to robi ogólnopolską karierę. Kto nie jeździ, to nie robi. Znaczy, nie chciałbym się chwalić, ale to jest wszystko zrobione dzisiaj pod Sławomira. Po prostu. Przygotowujemy ciągle ten repertuar weselny. Mamy nadzieję, że to wesele, na którym zagramy, będzie wyjątkowe. No, ale trzeba piosenkę sprawdzić, dlatego wybraliśmy tam parę milionów przed telewizorami. Tutaj też parę tysięcy ludzi. Hubert, jak? Super, jak zawsze. Witaj, Marianie, słuchajcie, witaj. Legenda polskiej muzyki, legendarny człowiek grupy Truba Duży. Ja, Sławomir, że ciebie, wiesz, kiedy pamiętam, kiedy w Stanach wystąpiłeś w jednej telewizji i patrzę mnie do żony, o co tu chodzi, to jest nowa jakość. Myślisz, że taki przebój weselny powinien mieć, spełniać jakieś cechy? No musi być szczery, tak jak w twoich tekstach. Nie szczerość, ty jesteś człowiek... Ty stara cholero, cię diabli nie biorą. No szczerze to napisałem. 3-4 weselniaczki i może żyć jak Frank Sinatra. Panie Marianie, czy można poprosić autograf? Kasia została poczęta właśnie przy pańskiej piosence i trubadurów. Żeby do Kasi! Yeah! Żeby do Kasi nikt nie chodził! Czy te oczy mogą kłamać? Ale skąd! No jak tam, Sławomir! Co musi być fajnego, żeby wesele było dobre? No jak to co? Dobra zabawa, musi być Sławomir i musi być Misiek. I wtedy jest wesele, jest udane. Bajka, bajunia. Musi być, no czuć pieniądz. U mnie pusto. Niestety nic nie czuć, dlatego ja nie mam żadnego przeboju. No. Jest, okay. Pani Armani. A nie, to pani Armani, ale Armani. Ja cię zabiorę na moje wesele, bo na pewno nie będzie alkoholu i będzie klasa. I co, deklarujesz się, że zaśpiewasz? Zaśpiewam. Dobra, załatwione, ale se załatwiłem. No słuchaj, na weselu tylko weselny pyton, bo to jest wiadomo. A z czym ci się kojarzy weselny pyton? No z takim kurczę gościem, co chodzi właśnie, no to na tych weselach, gdzie jest wódka, zawsze się znajdzie weselny pyton, bo się odpala, że tak powiem, pyton i kurczę pyton. A że tak powiem, jama. A kto gra grubo, grubo wygrać musi. Zobacz, jak nam zagrali Andrzej Rybiński, nie liczę godzin lat. Że ci ludzie jeszcze żyją. Żarto. Ale teraz odżyłem. Piąte małżeństwo, jestem na weselnych przebojach. Genialnie. Tyle osób, ile się zapoznało, przede wszystko to, bo ciebie kocham, a ile się rozstało. Słyszałem weselnego pytania. Szczególnie ku uciesze ludzi z Radomia i z Bytomia. Gorąco, gorąco polecamy piosenkę, bo myślę, że niestety znowu trafiłeś w sedno. Jak byłem małym dzieckiem, to oglądałem twój ślub w telewizji.
Kurwa, serio? Wezwij ochronę, Xavier. Dobra. Za niego zabiorę. Obraził mnie. Na takim biegunie północy, jak masz wódkę, to jej już nie trzeba chłodzić, bo nie. To już... Zagryzasz reniferem i jest okej. Okay. Albo możesz w ogóle tą wódeczkę w kostkach gryźć. Że wódka jest zamrożona w kostkach? Jest, jest. Ja widziałem Gajus tak kiedyś robił. Pamiętasz? Pamiętasz. Żółty szalik. Moc jest z nami. Niestety moc na razie nie jest ze mną. Dupa zaszyta, więc ja tak średnio się na weselach bawię. No właśnie patrzę na twoje spodnie, nie bardzo to zaszyte masz. Ale co, to tak lubisz wesela, że aż tyle masz tych imprez na koncie? Nie, no co ja poradzę, Dlaczego twoja mama się ze mną rozstała? Za moich czasów, że coś popsuło, to się naprawiało, a dzisiaj się wyrzuca i kupuje nowe. Piękna myśl. To który mówisz, wesele masz? Cześć, tu Sławomir. Chciałem się zapytać, a nie jest tak na przykład na weselu, że jak będę, to każdy się będzie chciał ze mną napić? Ja też, wiesz, raczej w tych kwestiach nie odmawiam. No to będziesz miał delikatny problem. Ja cię papa dęc. Tańcowała ruda Mańka z Wickiem, wybiła mu cztery zęby cyckiem. Oj, dlaczegoś nie uciekł Wicek, jak żeś widział rozpędzony cycek. Ale było tak na przykład, że wiesz, ty śpiewasz, a widzisz, że pani młoda na ciebie, tak, że tutaj... Nie, no co? Nie, no, panno by. Co tu się będzie działo, że taki korek jest? Wejdę na scenę, to będziecie krzyczeć? Jedziemy! Jedziemy, Mrągowo! Pokażę naszą zespołową, bo ono się odchodzi. Co się stało, Masek? Ile taki tancerz może wypić przed weselem, żeby się dobrze tańczyło? Oj, człowieku! Hektolitry! Najpierw wody, żeby się nie odwodnić, a potem oczywiście wjeżdża wódeczka. Jaki jest twój ulubiony przebój weselny? Jaki jest mój najbardziej ulubiony? I przy którym ci się najlepiej tańczy? Ale szczerze mam to powiedzieć? Szczerze, oczywiście. Weselny pyton, no. 3, 2, 1. Sprawdziliśmy weselnego pytona na wielkim festiwalu przebojów weselnych. Okazało się, że jest dobrze. Już niedługo pierwszy koncert na weselu ze Sławomirem i z tym szlachetnym trunkiem. Wasze zdrowie, kochani! 100 lat! Zdrowie młodej pary! Proszę, co tu się dzieje po weselu? Nie. Co tu się dzieje? Co tu... Subskrybujcie, żebyśmy dobili do miliona. Bo teledysk Weselny Pyton jest już gotowy, czeka, żeby odpalić, a my czekamy na ten upragniony milion waszych subskrypcji. I złoty przycisk z Ameryki! Jedziemy!